Jest to msza święta, byśmy powiedzieli, specjalna. Specjalna w intencji Straży Pożarnej, a w sposób szczególny w intencji tych, którzy są najbliższe serce tego Kościoła, Miłosierdzia Bożego, naszych kamienieckich strażaków, na czele z komendantem tej Straży Pożarnej. Państwa, za chwilę naczelnik OSP w Kamieńcu Wrocławskim Marcin Dalecki złoży meldunek o gotowości do uroczystości. Meldunek odbierze druh prezes Roman Kasprowicz. Baczność! Na prawo! Patrz! Druhu prezesie, naczelnik OSP w Kamieńcu Wrocławskim Marcin Dalecki melduje jednostkę gotową do uroczystości 65-lecia i przekazania samochodu. Poszli. Baczność. Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej. Marsz. Powitać druha prezesa Oddziału Zarządu Powiatowego OSP pana Romana Kasprowicza. Witam pana wójta Stefana Pińskiego, księdza proboszcza Jana Kisza, pana Marka Mięczarka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzień dzisiejszy na długo pozostanie w pamięci druhów OSP w Kamieńcu. Ich zaangażowanie, ofiarna praca znalazła między innymi możliwością przekazania tej jednostce nowego, dobrze wyposażonego samochodu strażackiego. Przekazanie tego samochodu jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu Rady Gminy, pana Marszałka, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wojewódzkiego Zarządu Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Proszę przyjąć od władz samorządowych Gminy Czernica wyrazy uznania i podziękowania za finansowe wsparcie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamieniec. Samochód ten na wyposażeniu jednostki znajdującej się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa nie tylko Gminy Czernica. Z okazji 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Wrocławskim w imieniu władz samorządowych gminy Czernica składamy wam wyrazy uznania i podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków strażaków. Kierowca do wyprowadzenia samochodu. Masz? Szybkie natarcie o długości 60 metrów. Dziękuję bardzo.
poświęcenie samochodu. Basoś, na prawo, pas. Najpierw pomódlmy się o bezpieczeństwo dla tego auta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły. Ogień daje nam ciepło i światło, służy do przygotowywania pokarmów. Topi i oczyszcza metale. Czasem jednak niszczy ludzki dobytek. Niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Pokornie Cię prosimy, pobłogosław ten samochód strażacki, aby służąc do gaszenia pożarów, skutecznie powstrzymywał nieszczęścia działania ognia. Kierowca, samochód wstał. Złotym medalem za sobie dla pożarnictwa. Z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Wrocławskim w imieniu własnym oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu składam wszystkim druhom wyrazy uznania i szacunku. W tym jubileuszowym dniu życzę Wam wiele, wiele satysfakcji z wykonywanych obowiązków, wszelkiej pomyślności oraz szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji ratowniczych. Chciałem też dołączyć do grona osób, które w ten szczególny dzień 65-lecia Straży w Kamieńcu w szczególny sposób go uhonorować. Chciałbym jeszcze raz głośno powiedzieć, że bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni za Waszą pracę, za to, co robicie na co dzień dla nas. Tak jak Pan Wójt powiedział, to już nie tylko działania ratownicze, to festyny, to lekcje pokazowe, to Wasze wyjazdy do różnych, nie tylko z pożarem związanych spraw. Reprezentując Ochotniczą Straż w Kamieńcu Wrocławskim, chciałbym podziękować wszystkim osobom, tym, które bezpośrednio przyczyniły się, aby znalazły się pieniążki, ale również i tym osobom, które w sposób taki, można powiedzieć, merytoryczny pomogli we wszelkich sprawach związanych i z ogłoszeniem przetargu, i rozstrzygnięciem jego, jak i wszelkich formalności związanych też i z rozliczeniem tego zakupu. No i mamy jeszcze taką szczególną osobę. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Wrocławskim składa podziękowanie za pomoc w pokonaniu wszelkich formalności związanych z codziennym funkcjonowaniem jednostki oraz pozyskiwaniu środków funduszy finansowych na cele statutowe jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej całej gminy. Druh Jerzy Misztan. Podziękowania dla drucha prezesa Artura Doleckiego, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Wrocławskim składa podziękowanie za pokonywanie wszelkich formalności związane z codziennym funkcjonowaniem statutowym oraz pozyskiwaniem środków finansowych na zapewnienie wysokiego standardu sprzętowego, technicznego naszej jednostki.
Dziękuję władzom gminnym i sponsorom oraz wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do zakupu nowego samochodu. Gościom, strażakom, mieszkańcom za udział w uroczystości. Zapraszam do obejrzenia remizy, a następnie do świetlicy na drugą część uroczystości. Pan Szczepan Szewczyk, pierwsze pokolenie strażaków. Panie Szczepanie, proszę powiedzieć, jak to było, jak żeście zaczynali tutaj? My zaczynali w Katarzyni, w Świętej Katarzyni. Tam zaczynali, tam nic nie mieli. Koni, wóz taki, byli jaki. No i pompa twoja, moja. Czernice później miałem. Mieliśmy pompę, do tej pompy 8 ludzi się było. Ona fajna nam grała. Tam była i koni, mieli tam się jechać. Koń padł, to ten dostał uszkodowanie, oczywiście. A jakie hełmy mieliście, jakie mundury? A mundury, jakich to miał? Jeden niemiecki, drugi polski, i tak jak wykombinowali, kurczę. No jakie mundury? My nie mieli żadnych mundurów. Obszarpani my byli tymi, no. Tam jakiś hełm niemiecki, jeden miał niemiecki, drugi był polski, trzeci ruski. Pożarów było dużo? Było co robić? Oj, było co robić. A i dawaliśmy radę. No jak mogli? Cywili nam pomagali dużo, tak. Cywili pomagali, wiadrami, wodę nosili i tak dalej. Ale wtedy to jakieś szkolenia były, czy to kto co umiał, to robił? Kto co umiał, to robił, a i później my już... Zaczynają z koni, powoli tak stopniowo, wie pan, bo nagle w Warszawie nie budowali też, stopniowo. A proszę powiedzieć, czy pana serce się raduje, jak pan patrzy na młodych strażaków, którzy teraz przejęli całą spuściznę, są usprzętowieni, szkoleni, czy to cieszy pańskie serce? Bardzo, ja nie mogę napatrzeć na to, ja nie mogę spojrzeć, gdzie my wtedy tak byli, no Jezus kochany, nie ma nic pojęcia, nie ma co teraz, my mamy, raczej nie my, a im następcy moi mają. I ja bardzo chwalę i no i po prostu, no nie masz słów na to powiedzieć, no bardzo pięknie. Co pan życzy swoim młodszym druhom, kolegom? Wszystkiego najlepszego. Żeby, no nie wiem jak, no, wszystkiego dobrego im życzę, żeby tak nie mieli jak my w przykrości. Dziękuję. No.